W sobotę na granicy polsko-ukraińskiej. Nieznani sprawcy otworzyli wagony przewożące ukraińską fasolę i rozsypali ją na tory. W sobotę na granicy polsko-ukraińskiej, nieznani sprawcy otworzyli wagony przewożące ukraińską fasolę i rozsypali ją na tory. To już kolejny taki incydent przy granicy ze wschodnimi sąsiadami. Minister infrastruktury Ukrainy w mocnych słowach odpowiada na zajście w Dorohusku. Rankiem w sobotę 24 lutego doszło do incydentu jakim było uszkodzenie ukraińskich wagonów i rozsypania zawartości na tory. Około godziny dziewiątej rano nieznani sprawcy dopuścili się wysypania z wagonów ukraińskiej fasoli. W ostatnich dniach miały miejsce jeszcze dwa podobne zdarzenia. W piątek 23 lutego głośno było o rozsypanym na granicy polsko-ukraińskiej w Dorohusku rzepaku, który stał w wagonach na bocznicy kolejowej. Minister Infrastruktury Ukrainy Oleksandr Kubrakow wyraził swoją awersję do czynów na granicy w internecie. Jest to ładunek tranzytowy zmierzający do Niemiec, konkretniej do Hamburga. Powiem tylko, że bezkarne zbrodnie zawsze wracają. Niezależnie od tego, czy jest to agresja militarna, czy uszkodzone ziarno, przestępcy muszą zostać ukarani, aby inni nie czuli pokusy ich powtórzenia. Czytamy na X. Kolejne podobne zdarzenie rozegrało się 11 lutego. Wówczas protestujący w medyce polscy rolnicy po uprzednim zablokowaniu torów postanowili rozsypać na tory ukraińską kukurydzę. Policja poszukuje wszystkich sprawców, którzy zamieszani się w rozsypywanie z wagonów towarów rolnych z Ukrainy. Wiadomość o uszkodzeniu ukraińskich wagonów w sobotni poranek dotarła również do władz Ukrainy. Na incydent przy granicy w Dorohusku zareagował na Platformie X wicepremier i minister infrastruktury Ukrainy Oleksandr Kubrakow. Kolejna dywersja na stacji Dorohusk. O godzinie 9.00 nieznani sprawcy uszkodzili wagony z fasolą, napisał na X przedstawiciel ukraińskiej władzy Oleksandr Kubrakow. Ukraiński wiceminister w swoim wpisie na Platformie X zwraca się do sprawców, którzy uszkodzili Wagony na przejściu granicznym w Dorohusku, przypominając jednocześnie o kolejnej rocznicy napaści Rosji na ich kraj. Dziś mijają dokładnie dwa lata rosyjskiej agresji na pełną skalę. Ukraina walczy i żyje po części dzięki naszemu zbożu. Ci, którzy dopuścili się tej zbrodni, nie chcą ukraińskiego pokoju i zwycięstwa, pisze Aleksander Kubrakow. Antyukraińskie działania na granicach ze wschodem to efekt nasilających się strajków rolniczych. Toczy się zacięta walka polskich producentów rolnych o wprowadzenie zakazu importu z Ukrainy produktów rolno-spożywczych. Protesty organizowane na przejściach granicznych zapoczątkowali w listopadzie 2023 roku przewoźnicy, teraz kontynuują je polscy rolnicy, którzy przewidują poważne zagrożenie swojej przyszłości, spowodowanej również Europejskim Zielonym Ładem. Polska władza odniosła się do działań na granicach z Ukrainą. Premier Donald Tusk zapowiedział w środę 22 lutego na konferencji prasowej, że dokona wszelkich działań, aby pomoc dla Ukrainy odbywała się bezpośrednio. Przeszkód, dlatego, dla zapewnienia stuprocentowej gwarancji, że pomoc wojskowa, sprzęt, amunicja i pomoc humanitarna będą docierały bez żadnych opóźnień na stronę ukraińską, będziemy wprowadzali na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wskazane odcinki dróg i torów kolejowych. To kwestia najbliższych kilku godzin. Słowa premiera czytamy na portalu TVN24. Już 28 marca 2024 roku ma się w Warszawie spotkanie obu rządów, by wspólnie ustalić zasady importu ukraińskich produktów do Polski. Szef polskiego rządu zapewnia, że nasz kraj jest opoką dla zaatakowanej przez Rosję Ukrainy, która może liczyć na całkowite wsparcie naszego kraju.